Cokolwiek wiecie. Jeśli wybrałaś odpowiedź mam nadzieję, że nie z własnego doświadczenia. Kinga Sawczuk. To wygrałeś właśnie drugą sumę gwarantowaną, czyli... Kompleksiara. Kryomypleksiara. Kto to w dupę jest? Spartiatix! Yeah, boy! Do was z kolejnym filmikiem. Dzisiaj będzie to 50 faktów o mnie, więc mam nadzieję, że troszkę więcej się o mnie dowiecie, ale zanim przejdziemy... A to jest ta od Stu, no tak! Pamiętam! My to tak dawno temu oglądaliśmy, co mu na chacie mieszkała. Wiadomo. Co dalej? Dobra, obejrzmy. Do tych faktów chciałabym was zaprosić na moje wszystkie social media, na Snapchata, Instagrama i na Musical.ly. Ale ma nohal? No. Niezły. Może tak się wybiła, że nosem na TikToku jakieś nagrywała dźwięki. Tutaj jak zawsze wyświetlą wam się nazwy oraz jeśli jesteś nowy na moim kanale, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Okej, i teraz przechodzimy już do faktów. Zacznę może od... Czekajcie, kawałek. Kawałek tylko, kawałeczek. Na imię, ile mam lat, a potem przejdziemy do bardziej ostrzejszych faktów. Okej, pierwszym faktem jest to, że mam na imię Kinga. Drugi... Mam nazwisko Sawczuk. Ja pierdzielę, dwa fakty już. Lat. Chodzę do pierwszej klasy. Czemu nie było po prostu więcej faktów, jak literuje imię i nazwisko? To już była połowa filmu. Free content. Liceum, human prawo. Niestety nie mam zwierzaka, ale bardzo lubię psy i koty. Tak, chyba najbardziej psy i koty. Mam miliony ksywek. Miliony. Wymieniam parę. Sawczy, Sawczenko, Kompli, Kompla, Kingo... Sawczenko! Jak jakiś ruski agent! Co to za ksywa dziwna? Koleta, kompleksiaka i uwaga, hit, kompleksfoka. Proszę nie mówcie tak na mnie. Mam skoliozę, czyli skrzywienie kręgosłupa. Mój kręgosłup jest skrzywiony aż 15 stopni. Czekaj, które to jest skolioza? Że się garbi, czy że ma brzuch wypięty do przodu? Nie, to lordoza chyba. To chyba w bok to jest. Co to jest skolioza? Skolioza. W bok! O kurde, ona tak wygląda? O nie, nie widać tego. Znaczy ona ma niby coś takiego. Czyli ma kręgosłup takie S. W związku z tym od 6 klasy podstawówki raz w roku albo dwa razy w roku jeżdżę do takiego sanatorium, gdzie po prostu leczę ten kręgosłup. Kolejnym faktem jest... ma tą skoliozę 15 stopni, tak? W sensie tak chodzi. I raz w roku do na sanatorium jedzie pooddychać ty, na, nie wiem, nad morze jakieś sole wdychać, żeby to pomogło? Co to w dupę da? W sensie no... Chodzi do liceum i nadal ma te 15 stopni. Nie da się tego jakoś inaczej niż raz w roku wdychać solę. To, że zawsze się spóźniam. Wszędzie zawsze się spóźniam, ale na szczęście moi przyjaciele są do tego przyzwyczajeni, także jakoś mi się upiekło. Właśnie, mam najlepszych przyjaciół na świecie i mam nadzieję, że nigdy mi ich nie zabraknie. Niezły jestem fakt. Ogromną fanką Justina Biebera i jestem Belieber od 2012 roku. Nie spodziewałem się. Tak, wiem, trochę psycho. Rok temu zaczęłam swoją przygodę z Musical.ly. Naprawdę kocham to robić i chyba już o tym wiecie. Da się to zauważyć. W sanatorium są ćwiczenia. Ja byłem kiedyś w sanatorium, ale ja byłem trochę z innego powodu, bo ja miałem tak, że chyba w pierwszej liceum, nie, w drugiej gimnazjum to chyba było. Miałem gówniane oceny w szkole i poszedłem do sanatorium, bo tam za free dają oceny z bomby. No i se podniosłem średnią i S zdałem. No, ale tam oczywiście powód ten taki oficjalny, no to był inny tam, jakiś z dupy. Ale kogo to obchodzi? Kolejnym faktem i kolejną ciekawostką jest to, że swój pierwszy filmik na YouTubie wstawiłam... A, dziękuję za suba. Proxim. Dziękuję bardzo. 14 lutego 2015 roku. Było to... Drugie gimnazjum nie zdawać? Właśnie to było dziwne, bo tylko w drugiej gimnazjum ogólnie ze wszystkich tych miałem problem.
A później było tylko lepiej, nie wiem czemu. Przedstawiło się coś z główce. Ty, sanatorium jednak coś dało! Wdychanie soli coś dało! Nice! Ale ogólnie regularnie filmiki zaczęłam dodawać od kwietnia tego roku. Kolejnym faktem jest to, że kiedy chodziłam do drugiej klasy podstawówki, postanowiłam zapisać się na treningi piłki nożnej. Nie nachodziłam się tam długo, ponieważ byłam... Kurde, bo leżę jak lump. Muszę usiąść. Na trzech treningach. Potem stwierdziłam, że bardzo się boję kontaktu z piłką. A propos strachu, kolejny fakt. Bardzo się boję karaluchów, innych takich podobnych. Ja też nie lubię. Dziękuję, Negaron. Czasami za bardzo mordę drę? Co ty masz na myśli, bo nie wiem. Może ktoś to ocenić? Małych robaczków, fuj, fuj, fuj. Ale najdziwniejsze jest to, że nie boję się pająków. To jest bardzo dziwne, ponieważ karaluchy są chyba dla innych mniej straszniejsze niż pająki, a dla mnie karaluchy są straszniejsze niż pająki. Pająków się, no tak tylko trochę boję, tak tyle. No kawałek obejrzmy. Nie boję się w ogóle szczurów, myszy, myszoskoczek i takich innych gryzoni. Dla mnie one są bardzo słodkie, ale dla moich znajomych 98%. A o domowe chodzi, dobra. To coś innego zupełnie. Są okropne, boją się ich, są obrzydliwe, a dla mnie są mega słodkie. Sama miałam, kiedy byłam mała, myszki, dwie myszoskoczki. 6 lat należałam do Związku Harcerstwa Polskiego. Czyli 6 lat byłam harcerką. 6 lat handlować zdjęciami. Nice. Nie no, żarty. Moją ulubioną potrawą są pierogi ruskie. Ulubiony napój? Lemoniada. Lemoniada gada. Przez praktycznie całe gimnazjum zajmowałam się recytacją, recytowałam wiersze, jeździłam na różne konkursy. Ty, ale ogólnie ja nic do harcerzy nie mam, ale... Ja nigdy do nich nie należałem, bo jak było w podstawówce, żeby zachęcić, żeby dołączyć do harcerzy, to idę na to spotkanie, bo to klasami się szło i tak, siedzimy w kółku i ten harcerz główny mówi tak, dobra, jedna z lepszych zabaw to jest kanapka czy coś takiego i wszyscy nie wiedzą, o co chodzi. On rzucił długopis na środek podłogi i się rzucił na ten długopis, nie, to się granat nazywało chyba, się rzucił na ten długopis jak na granat, żeby zakryć. I chodziło o to, żeby następni się na nim kładli i robią taką właśnie kanapkę, czy coś takiego, czy w dupę. No i dlatego w dupę pomyślałem tak, dobra, chyba nie ma sensu się tu zapisywać. No nie wiem, dziwne. Jeżeli to jest najlepsza zabawa, jaką mają, a raz w roku handel z niczami, to... To mi się to nie pyli jednak. Konkursy. Kilka razy byłam laureatką konkursu. Niestety, niestety, przy każdych spotkaniach rodzinnych muszę recytować wiersze. I to jest takie trochę krępujące uczucie, ponieważ cała rodzina cię nagrywa. Jak recytujesz, pokazuję innym znajomym, dalszej rodzinie. Bardzo bym chciała zwiedzić Stany Zjednoczone. Oczywiście nie całe, bo tak się chyba nie da. Ale czemu nie? Chciałabym bardzo polecieć do LA i do Nowego Jorku. Zobaczyć, czy naprawdę tak jest tam fajnie i w ogóle bardzo bym chciała. 2 lata temu miałam mniej więcej takie włosy, jakie... Ty, ale ogólnie ja widziałem takiego vloga z Kalifornii, widzowie. To na offstreamie, ale ja pierdzielę, ty zarąbiście tam jest. I jeszcze wiecie, co jest dobrego, bo to nieważne. Tam ludzie wystawiają meble na ulicę. I ty możesz te meble za frisę brać. Kumasz? To już mnie zachęca jeszcze bardziej. Ale serio no. I to nie o to mi chodzi. Wiesz jak jest w Polsce, że ktoś wystawi kanapę, to on ją tak długo trzymał tą kanapę, że najpierw ją kot rozpieprzył, że dziurę zrobił. Potem pies nogi odgryzł od tej kanapy, czy tam co to stoi to. Potem jeszcze wujek zaszczał, jak przyszedł na Wigilię i oni dopiero to wystawili i piszą karteczkę, że da się jeszcze używać, bo nie ma pluskiew. No to wiesz, a tam w tej Kalifornii to wystawiają tak, jakieś chłopie, no ledwo używane rzeczy, bo premia akurat była w Google i se wystawiają i kupuje kupują jeszcze droższe, a ty se bierzesz. Także pokczą. I tam jest coś takiego jak OLX, tylko że tam są tylko rzeczy za free. I to działa tak, że jak ktoś wystawia, to pisze, że wystawił i adres, żeby sobie podjechać, jak ktoś chce i wziąć. Kumasz?
Kozackie. Które teraz mam i obcięłam je gdzieś dotąd. Tyle włosów mniej więcej oddałam na fundację Rock and Roll. Ta fundacja ogólnie zbiera włosy dla ludzi, którzy są chorzy na raka i nie mają włosów, zbierają je na peruki i ja bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Jest to jedna z najlepszych rzeczy, jaką mogłam zrobić w swoim życiu do tej pory. Również chciałabym Wam polecić tą fundację, ponieważ jeżeli nie wiecie, co zrobić z resztą obciętych włosów, możecie je spokojnie wysłać na fundację Rock and Roll. Przechodzimy do dalszych faktów. Bardzo lubię tańczyć. Tańczę tylko dla siebie, czasami dla Was na musicali, w żadnym zespole tanecznym, nie. Sama tak, o. Po prostu sprawia mi to przyjemność. Lubię też śpiewać, ale podobnie jak z tańcem, tylko dla siebie. O, kocham śpiewać pod prysznicem. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Jeśli już tak o muzyce, potrafię grać na gitarze. Nie rewelacyjnie. Poka! Może tak z parę piosenek, z bardzo prostymi chwytami, ale coś tam umiem. Niestety należę do tej grupy osób, która jest bardzo, ale to bardzo nieoszczędna. Mam, wydam, koniec. Nie mogę już tego oglądać, to mnie rani bardziej niż jakby, nie wiem, jakby mnie zwyzywała od najgorszego. Ja pierdzie, jak ja sobie myślę, że pieniądze u czyimś portfelu się marnują. Boże, ja już wolę, żeby ktoś nakradł pieniądze i odłożył, niż żeby wyjął pieniądze i wydał. Ja pierdziele, ale boli. Dziękuję, Artux. Co ty myślisz, że zniszczonych rzeczy nie zabierają, jak ja wystawiłem fotel z Diablo, cały obtarty, ledwo stojący, taki model jak twój, ten z tyłu, to mimo, że dni wywozu pomyliłem, to po godzinie go nie było. Ja, to myślisz, że ja naprawdę wystawiłbym ten i by ktoś zabrał za godzinę? No niemożliwe. Chyba niemożliwe to jest. Nie. Wszystkie kolejki górskie, rollercoastery, kocham. Jeszcze do niedawna ich nienawidziłam, bałam się, ale w tym roku byłam w Disneylandzie i poszłam ze znajomymi na rollercoaster i to było mega. Ja zakochałam się teraz w takiej... 51 fakt. Potrafi zdmuchnąć nosem wszystkie świeczki na torcie. Nie, no nie pisz tak. Jest trochę chamskie. Wiesz no, ona ma pewnie kompleks na tym punkcie. Co ty piszesz, no? Na linie, tam kolejka górska. Kiedy jestem smutna, ale no dobra, trzeba przyznać. Słucham dołujących piosenek, żeby się jeszcze bardziej zdołować. Nie wiem dlaczego tak robię, to jest mega, mega, mega bez sensu, ale tak jakoś mam. Ale za to jak jestem wesoła, potrafię skakać, obdzwonić moich wszystkich znajomych. Gierki na telefon, Defender 2. Z Melką, całą tą nie, 3 nauczyć chyba. Się całego podręcznika. Taką mam wtedy energię, no chyba jak każdy, jak jest wesoły. Jestem osobą wierzącą w Boga i wierzę, że ten gość fajny na górze zaplanował mi mega przyszłość. Mam bardzo malutką stopę, jak na swój wiek i na swój wzrost. Ponieważ mam rozmiar 36, 35 nawet, już od 4 lat. Ty w ogóle mi się wydaje, że ja też mam małe stopy, jak na chłopa, bo ja mam ponad 1,80 m wzrostu. Ja mam rozmiar 44 albo 43, tak pomiędzy najlepiej. Nie wiem, jakie wy macie w tym wzroście, co ja mam? Albo coś podobny wzrost. To normalne jest? To nie wiem, moi koledzy, co mają tyle samo wzrostu, co ja, ty mają zawsze większe stopy. Co najmniej o 3 rozmiary. To oni może mają gigastopy. Mi się zawsze wydawało, że ja mam małe. Zmień kolegów. Nie no, to mam w miarę normalne, widzę. Dobra, to git. No ja wiem, Julas, ty to jesteś ogromny. To jest maciutka stópka. Zawsze wszyscy mi mówią, jaką ty masz malutką stópkę, ojoj. Nie, ale będzie balonów do piątej. Ale plusy, ponieważ mogę kupować dziś do siódmej na dziecięcym i są tańsze.
Mam starszego brata Kacpra, jest starszy ode mnie o 4 lata. Nagrałam z nim bardzo fajny filmik, także możecie przejść do tego filmiku, oczywiście po obejrzeniu tego filmiku i zobaczyć mojego brata. Lubię bardzo jeździć samochodem, lubię bardzo podróżować samochodem, a szczególnie w nocy. Najgłupszy fakt chyba ever. Kiedy byłam mała i nie mogłam już dojeść kolacji czy śniadania, na szczęście nie obiadu, bo to by było tragedia, chowałam to jedzenie pod poduszkę. Dobra, to jest nic, słuchajcie tego. Mi się, ja kiedyś zrobiłem coś takiego, moja mama robiła zupę fasolową z takimi tymi bobami, jak to się nazywa? Nie wiem, wiecie co? I ja tego tak nienawidziłem i raz odpieprzyłem coś takiego, bo zazwyczaj to po prostu tego nie jadłem i coś tam wychodziło. A raz siedzę sam i mam to zjeść, bo jak nie, to nie zjemy nic innego. I wyszła mama i ja to do wazonu wlałem, co stał na stole. Całe wpieprzyłem do wazonu. I nawet nie pamiętam, co się później z tym stało. Ale no, trzeba było sobie radzić. No co, no nienawidziłem tej zupy. A w obecnych czasach to co? Zjadłbym, nawet dobra, nie wiem czemu. Jakoś się w główce poprzestawiało. Nie wiem czemu się tak dzieje, że kiedyś coś się nie smakowało, teraz nawet dobre, ale w sumie teraz dobre nawet. Nie wiem czemu. To było mega okropne. Wyobraźcie sobie, jaką reakcję moja mama miała, kiedy zobaczyła pod poduszką kanapkę sprzed 2 dni. Kiedyś z moimi przyjaciółkami z przedszkola, z którymi przyjaźnię się do dzisiaj, pozdrawiam, wymyśliłyśmy kącik nudy. Ten kącik znajdował się na placu zabaw. Była taka brama ogrodzona i siedziałyśmy właśnie w takim kącie przy tej bramie. Było tam mega brudno, był taki hej, stało, robczaj, cegierkę, dzięki. Ale bardzo lubiłyśmy nowa jakaś? Tam we trójkę chodzić, ponieważ to były dwie moje przyjaciółki. I bardzo lubiłyśmy tam chodzić, mimo że miałyśmy ładne sukienki ubrane i one zawsze były brudne potem, ale tak jakoś nasza wyobraźnia zadziałała i powstał kącik nudy. Moim ulubionym serialem z dzieciństwa był Drake i Josh. Ogólnie... Oglądałem tę bajkę też, oglądaliście? Fajna była. Ale kiedyś to wiesz, były dobre bajki, taka jest prawda. Wiem, że jestem boomerem, ale zamknij łeb. Chociaż ja, Jezus i ty, ja oglądałem bajkę, co jak oglądałem mały ją i ostatnio sobie ją obejrzałem. Się nazywało Tajemnicze jakieś historie, mo coś tam. Taka dziwna bajka. Mowila? Czy coś takiego. I to był odcinek o teoriach spiskowych. Ale to jest tak chora bajka. Musimy kiedyś to obejrzeć na streamie. Boże, ty! Ja nie wiem, jak to mogli kiedyś puszczać, przysięgam. Naprawdę ciężko. Się dziwię, jak to obejrzałem. Moją ulubioną stacją było Nickelodeon. Dlatego kolejny fakt jest taki, że mega marzę... To było Tajemnicze Tofu. Kids Choice Awards. Nie wiem, może widzieliście. Mówiłam wcześniej, że lubię śpiewać. Tak się nazywał odcinek. Kolejny fakt jest taki, że bardzo lubię jakby rapować szybko po angielsku. Wychodzi mi to jak wychodzi, ale czasami na Musical.ly wstawiam takie filmiki, jak rapuję po angielsku. Oczywiście jest to jak zwykle lip sync, ale bardzo to lubię. Nie wiem, tak jakoś... Czekaj, czyli ona nie rapuje, tylko ma podkład. Czyli to jest podkład. Poczekaj. No, nie wiem. Lubiłam od czasu założenia Musical.ly. Kolejny dziwny fakt jest taki, że na przykład kiedy coś zepsuję, zbiję albo wywalę, to stoję jak sparaliżowana i się na to patrzę. Mam tak jakby taką zawiechę, nie wiem co ze sobą zrobić. Potem po jakimś czasie się ogarniam, że ja coś zbiłam i ja nie wiem, ja tak mogę stać przez minutę, przez 2 minuty i się patrzeć i nic nie robić. Jestem chyba jedną z najbardziej tolerancyjnych ludzi na tym świecie. Bardzo liczę się ze zdaniem innych, ale potrafię być... Jeżeli sam to oceniasz, czy jesteś tolerancyjny... Znaczy, wiesz, jak Karolek nagrywał filmik tam, znany filmik na całą Polskę, to też pewnie myślał, że jest tolerancyjny, jak to mówił. Więc samemu ciężko to ocenić. Raczej ktoś może ocenić, czy taki jesteś. Tak mi się wydaje. Samemu to se każdy tak może powiedzieć. Jestem niezależna. Lubię bardzo kolekcjonować płyty różnych wykonawców. Wiem, że mogę sobie piosenki posłuchać przez internet. Najczęściej tak robię, mimo że mam płytę. Ale bardzo lubię kolekcjonować płyty. Nie wiem, dla mnie fajnie to też wygląda. Ma też taką... Jestem tolerancyjny jak mogę. Sentyment. I ostatni.
ostatnim, najlepszym faktem jest to, że mam najlepszych widzów na świecie. Jezu, każdy youtuber musi to powiedzieć i musi nagrać o tym taki gówno film o faktach. Ale prawda jest taka, że ja mam najlepszych. Wiecie o tym, prawda? Wiecie o tym, widzowie, że ja mam najlepszych? No wiadomo, że wiecie, no co ja się tutaj... Nie wiem, po co ja się pytam o to nawet. Już wy to w dupę wiecie, bo ja to też wiem. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!